I nie słyszeliście na pewno o naszej legendzie, jak powstał Jutrosin, skąd się wzięła nazwa Jutrosin. Nie ma drugiego Jutrosina. Jutrosina. No właśnie, chciałem właśnie. Jest Kobylin, jest Jutrosin, jest Dupin, prawda? Za chwileczkę, za Jutrosinę. Trzech młodzieńców, no szlachciców, nie wiedziało, jak nazwać swoje te osady, w których mieszkali, więc dowiedzieli się, że na Szymonkach mieszka taki pan Szymon, mądry człowiek, bardzo stary, który żył tylko sobie tam, kopiąc te różne tam, można by powiedzieć, korzonki, warzywka, donosili mu jedzenie. No i ci młodzieńcy dowiedzieli się, że jest to tam i mówią, że pojadą, on im dopomoże tej nazwie, żeby tę nazwę obrać. Więc poprosili pana Stangreta, starego Andrzeja, żeby zaprzągnął szkapinę do wozu. Oni usiedli do tej bryczki, no i jadą. Zbliżając się tu już pod Jutrosin, jest miejscowość Rogorzewo, na Pęsku, jak Państwo przejeżdżaliście, były tam takie bagna, no i w pewnym momencie, przejeżdżając przez brud, szkapina stanęła, nie, a Stangret Andrzej, no, chciał jej tam dopomóc, więc bata, nie, i te swoje słynne słowa, hej, wio, kobylino, bo jak ci zatnę pod dupino, to ci będzie Jutrosino. Panowie szlachcice usłyszeli tą nazwę, mówi, no przecież mamy gotową na Kobylin, Jutrosin i Dupin. Dupin do 1856 roku miał nazwę Dupin, mamy dokumenty, na których też pisze ta miejscowość się nazywa Dupin. Słyszę, że nie ma już praw miejskich, jest wsiadł.